Szczęść Boże, w 26. niedzielę w zwykłą ciągu roku. Współczesny świat jest rozwinięciem przypowieści o bogaczu i Łazarzu. To napisał już papież Jan Paweł II w encyklice Redemptor Hominis. Zobaczmy, aktualnie produkuje się tyle żywności na świecie, która przekracza potrzeby wszystkich ludzi, a mimo to są regiony, gdzie głód zabija ludzi. Nierówności społeczne były, są i będą, bo nic w tym kierunku się nie zmienia. Gdy spoglądamy na przypowieść, widzimy, jak łatwo zbezcześcić dobra materialne, które przecież otrzymujemy w darze od Boga. Otrzymujemy je, żeby one nas łączyły i byśmy się nimi dzielili, a jest tak, że to one nas dzielą na bogatych i biednych. Oddalają nas od siebie. Problemem nie jest tylko samo posiadanie, ale problemem jest brak wrażliwości, żeby zauważyć cudzą biedę. Dziś, gdy dotyka nas inflacja, srogie podwyżki, wieszczone przez media problemy z gazem czy węglem, tym bardziej patrzymy, żeby zatroszczyć się tylko o siebie. Jezus uczy, że to nie bogactwo czy też bieda są wyznacznikami naszego człowieczeństwa. Raczej samo nasze podejście w życiu do tego bogactwa i biedy jest wyznacznikiem tego, jakim jesteśmy ludźmi. Kiedy jest się bogatym, zapomina się o biednych. No to sprawia, że jest się nic niewartym. Biedny, złożąc z bogatym, również staje się tylko grzesznikiem, który gardzi ludźmi, oskarżając ich za swój los. Choć może różni ich ubiór, to serca mają jednakowo puste. Gdy prorok Amos w pierwszym czytaniu zapisuje słowa Boga, to w tym tekście wyłania się krytyka ludzkich słabości, lenistwa, obżarstwa i przepychu. Te cechy stanęły ponad ludzką moralność, o której mówi Bóg, że upada. Nie inaczej podchodzi do tematu dobrego życia święty Paweł w liście do Tymoteusza. Jego wezwanie do startu w dobrych zawodach jest wezwaniem do walki o wartości niematerialne, ale duchowe. Wiara, sprawiedliwość, pobożność czy miłość. One są niedostępne dla posiadaczy zasobnych portfeli. Nie da się ich zwyczajnie kupić. Takie skarby może mieć każdy, kto dokonuje dobrych wyborów. Wszystko inne jest dodatkiem. Każdy z nas wezwany jest do tego, aby swoim zaangażowaniem i pracą rozwijać talenty, którymi obdarzył nas Bóg. Bogactwo ma to do siebie, że potrafi rozleniwić człowieka do takiego stopnia, że nie podejmuje on już żadnej decyzji, dzięki której mógłby się jeszcze bardziej rozwijać. Bogactwa tego świata nie są warte tyle, na ile ocenia je człowiek. Przeważnie przejaskrawiamy wartość pieniądza, kariery, zaszczytów i tym podobnych. Wierzymy często, że tylko one dadzą nam siłę i pozycję w społeczeństwie. Często za kilka złotych potrafimy sprzedać swoje ideały, oddać to, w co dotychczas wierzyliśmy. W słowach rozpoczynających dzisiejszą przypowieść „Żył pewien człowiek” możemy znaleźć siebie. Żyjemy jako ktoś, jako pewien człowiek. Ale od nas zależy, czy tak jak Łazarz będziemy zapamiętani z imienia, czy tylko wspomniani jak bogacz, który nie miał tożsamości. Utrzymujmy dziś wskazanie, że bogactwo może przesłonić nam prawdziwy cel naszego życia, jakim jest zbawienie duszy. Rodzimy się, uczymy się, pniemy się po szczeblach kariery, tworzymy nasze domy i umieramy. A w tym wszystkim powinno być ciągle pytanie, co dalej, co po śmierci. Zobaczmy, że śmierć nie wybiera, ale dotyczy każdego. Podczas gdy bogacza żegnało liczne grono rodziny i przyjaciół, Łazarz musiał się zadowolić aniołami, napisał Maillot, protestancki egzegeta. Wieczność jest niejako przedłużeniem teraźniejszości. Jest przedłużeniem życia na ziemi. Ludowa mądrość mówi, że tylko głupcy się nie zmieniają. A dzisiejszy świat ma mało czasu dla Boga. Ludzkie wysiłki dążą do wyeliminowania Boga z życia, bo uważa się, że zaufanie Mu i poleganie na Nim to tylko folklorystyczna pozostałość, a wiara w życie wieczne powinna być bajką fantastyczną. Skoro nie ma nic po śmierci, to wszystko, co najlepsze, czeka nas na tym jednym życiu. Tym bardziej nie można przejmować się losem innych, bo nikt nie zwróci nam straconego czasu. Przecież żyje się tylko raz. Zbyt wielu chrześcijan porzuciło wiarę w Słowo Boże na rzecz różnych przesądów, guseł i wróżb. Woli się szukać niezwykłych przeżyć i wrażeń, żyjąc w wielkiej ułudzie, niż szukać prawdy.
Jezus, mówiąc tę przypowieść, nie zamierza nas ani straszyć piekłem, ani pocieszać niebem. Jak znów pisze Maillot, on zwyczajnie pragnie pokazać nam, że niebo jest tam, gdzie rozbrzmiewa Słowo Boże, które pozwala człowiekowi odnaleźć swego brata. Niech puentą tych rozważań staną się słowa świętego Pawła skierowane do Tymoteusza. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne. Do niego zostałeś powołany. Do zobaczenia. Szczęść Boże.